A po meczu Ursus Warszawa kontra Warta Sieradzami jest trener gości pan Marcin Węglewski. Graliście kilkanaście minut w przewadze. Te zmiany też mam wrażenie, że były ofensywne i chyba po prostu duży niedosyt. Niedosyt był, jeśli grasz prawie 20 minut w przewadze, no to chcesz zrobić bramkę. Doszliśmy 2-3 razy do sytuacji takich strzeleckich, ale nie zmieściliśmy bramki, nie mieliśmy gola. To jest taka nasza jakby dzisiejsza bolączka. Natomiast no, patrząc na to, jak przebiegał mecz, organizacja jednego i drugiego zespołu, to remis jest sprawiedliwy. Za nami 6 kolejek, na razie macie na koncie 5 punktów. Jak pan ocenia w ogóle te pierwsze 6 kolejek w wykonaniu swojego zespołu? No, zderzyliśmy się ze ścianą. Po pierwszym meczu wydawało się, że będzie łatwo, pięknie i przyjemnie, a tutaj dostaliśmy zimny prysznic i musieliśmy zmienić troszeczkę nasze podejście do tej ligi. No bo w czwartej lidze to my byliśmy zespołem, który dominował, grał na połowie przeciwnika. A tutaj się okazało, że po stratach proste błędy popełniliśmy i przeciwnik strzelał bramki, bo jakość piłkarzy na tym poziomie jest zdecydowanie wyższa niż w tej lidze, w której zrobiliśmy awans. I to jest na największa przyczyna. No, 2 mecze ostatnie prowadziliśmy organizację gry obronną w obronie i zdecydowanie widać, że jest poprawa. Dzisiaj szkoda przede wszystkim tak szybko straconej bramki, bo strzelasz gola, musisz uspokoić emocje, musisz wyciszyć głowę i przyjąć na spokoju to, co do tej pory zrobił, bo do przeciwnika jeszcze nie dotarło, że on przegrywa i wykorzystał to Ursus, nasze zawahanie, prosta strata i doprowadził do remisu, bo jestem przekonany, gdybyśmy tej bramki nie stracili zaraz po strzeleniu, to dzisiaj byłby bardziej korzystny wynik z naszej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych meczach.